Nasza akcja Uratuj Rolnika wchodzi w decydującą fazę, dlatego dużo o niej mówimy w poranku Radia Wnet. 28 już dojadą paczki z Ponidzia, a my zastanawiamy się nad tym, co potem, bo nie chcemy, żeby to była akcja, tylko żeby powstało coś trwałego. Dziś w poranku rozmawiałem z panem Andrzejem Kęsbokiem, rozmawiałem na temat spółdzielni spożywców szwajcarskiej. Ta spółdzielnia nazywa się Migros. Wielka spółdzielnia. Mają nie tylko sklepy spożywcze, ale stacje benzynowe, banki działają w całej Szwajcarii. Mają pieczątkę autentyczności bezpośredniej sprzedaży, to znaczy towary w sklepach są o 30% tańsze i gwarantują ich jakość. W tym kierunku chcemy pójść, to chcemy rozwijać, ale w poranku rozmawialiśmy też o polityce. Max Kraczkowski był naszym gościem, poseł PiS-u z Piły, mówił o wyborach, o pewnym raporcie, z którym warto się zapoznać, dotyczącej obsługi informatycznej systemu wyborczego w Polsce. Gośćmi byli również pani Jadwiga Chmielowska, dziennikarka ze Śląska, opowiadała o Rasiu, opowiadała o festiwalu filmowym. Był Piotr Gociek, mówił o swojej własnej książce, która świetnie się sprzedaje, ale mamy nadzieję, że będzie się sprzedawać lepiej. Mówiliśmy o festiwalu Wokulskiego, który będzie jutro w Warszawie przy pomniku Bolesława Prusa. Ten festiwal o godzinie 13:00. Wiadomość dla wszystkich, którzy chcą przejść się po XIX-wiecznej Warszawie jutro po południu. Rozmawialiśmy o wielu innych rzeczach, o mediach polonijnych z Zosią Wojciechowską. Rozmawialiśmy jeszcze o czym, niech sobie przypomnę, o czym tu nie rozmawialiśmy tak naprawdę. Rozmawialiśmy o wszystkim. Poranek Wnet na stronach www.radio.wnet. Serdecznie polecam. Świat powieści Demokrator oczywiście nie ma absolutnie nic wspólnego z naszą rzeczywistością. O czym świadczą takie fakty jak ten, że ludzie, którzy zamieszkują krainę Gorodopolis, wszelkie informacje na temat swojego życia i tego, co ich otacza, czerpią z telewizji, przepraszam, z szajdowizji, bo tak w owym świecie nazywają się środki masowego przekazu. Dobitnie świadczy o tym także fakt, że biedni biednieją coraz bardziej, bogaci coraz mocniej się bogacą. Ci, którzy rządzą, uważają, że są najlepszymi na świecie przywódcami i rządzą najlepszym ustrojem pod słońcem. Ci, którzy są przeciw, znikają w tajemniczych okolicznościach, a radośni obywatele od rana do wieczora aż uwierzyć nie mogą, w jak szczęśliwej krainie mieszkają, aż czasami płaczą ze szczęścia po nocach. Tylko ze szczęścia oczywiście. Kraina ta wywiedziona z literatury rosyjskiej, trochę z parodii tego, co działo się w Rosji sowieckiej, w Rosji carskiej, co dzieje się w tej chwili w Rosji Władimira Putina, zakorzeniona bardzo mocno w literaturze fantastycznej polskiej, czyli w doświadczeniach jak Stanisława Lema, Janusza Zajdla, o ludziach, którzy za bardzo nie wiedzą, co zrobić ze swoją wolnością. A kiedy nie wie się, co z nią zrobić, to z reguły bardzo szybko tę wolność się traci.